nie na tak, ani na nie, ani co mówię. Pracujecie cały czas? A czy bawicie się? Nie. Każdy z Państwa proszę, żeby stworzył opis grupy przeciwnej. A więc jeżeli ktoś był z tej grupy, która przyszła w celu poznania nowej kultury, to żeby opisał tą nową kulturę. A jeżeli ktoś był w kulturze, która była poznawana, to proszę, żeby opisał tych, którzy przyszli tą kulturę zbadać. Nie rozumieją pytania, więc się zgadzają. Za dużo jest tego potakiwania. To nie jest zwłaszcza, że to normalne. Jest takie potakiwanie, że ja zadaję jedno pytanie i uzyskuję odpowiedź, która jest sprzeczna z twoją. No. Nie, to ja bym inny wniosek wysunął z tego, że najważniejsza jest komunikacja, kto i jak pyta. Chyba mieli narzucone pytanie, mówię. No to napiszmy, że to chaotyczne czy schematyczne. Albo krążyli wokół tych samych tematów ciągle. No. Teraz bardzo proszę, żebyście Państwo opowiedzieli, jak kultura tubylców jawi się w oczach osób z ekspedycji. Generalnie to chyba nie mają specjalnej potrzeby nawiązywania tego kontaktu z innymi. No bo udzielają sprzeczne odpowiedzi w zależności od tego, kogo się pyta, to albo mówią tak, albo nie. Poza tym to, tak jak napisaliśmy, brak kompetencji językowej, czyli prawdopodobnie nie rozumieją tego w ogóle, co my do nich mówimy, bo odpowiadają cokolwiek, tak byleby odpowiedzieć, czy tak, czy nie. O, tyle. Próbowaliśmy dojść do tego, że jest jakaś wiara i świętują to i tamto i mają kościoły albo nie mają i ci brali ślub w kościele, a ci nie, ale coś z tą religią na pewno jest i to jest tak. A czy teraz grupa, która miała prowadzić badanie, mogłaby zinterpretować dla grupy, która tak ich zinterpretowała, skąd się to wzięło? Nasze zachowanie opierało się tylko na dwóch przesłankach. Po pierwsze, kiedy zadawane było pytanie z uśmiechem na twarzy, odpowiadaliśmy tak. Jeżeli było zadane pytanie z normalnym wyrazem twarzy bądź z jakimś tam smutkiem, grymasem, odpowiedź była nie. Na nie. Druga rzecz, że nie mogliśmy rozmawiać z płcią przeciwną, w sumie tyle. Czyli klasyczny przykład, kiedy wierzymy, że najwięcej się można dowiedzieć, jeżeli zadamy pytanie. Kiedy bardzo łatwo lekceważymy to, czego można się dowiedzieć, patrząc na wyraz twarzy, na postawę ciała, kiedy ta część informacji zupełnie ucieka. Co jest o tyle paradoksalne, że komunikacja niewerbalna to jest przeszło 70% całej wiedzy, jaką dostajemy o drugim człowieku. Tutaj to zostało zupełnie zlekceważone. Nie było próby ponowienia pytań, ugruntowania odpowiedzi. Przy zasadzie akcydentu, czystego przypadku, formułowaliśmy uogólnienia. No i stąd wygenerowała się wiedza sztuczna, co gorsze wiedza kłamliwa, którą teraz na zasadzie stereotypu można by przekazywać, że to jest kultura, która ma problem a to z płcią, a to z religią lub odwrotnie. Zagrożeniem jest w stereotypach to, że to jest taki zgeneralizowany obraz rzeczywistości. Na podstawie spotkania jednej czy dwóch osób tworzymy sobie na przykład obraz wszystkich Francuzów, albo wszystkich Niemców, albo wszystkich osób o skośnych oczach i te obrazy powodują w nas pewne zachowania. Spotkaliśmy jednego obcokrajowca, który był dla nas niemiły. Uważamy, że wszyscy obcokrajowcy z tej kultury są tacy sami, więc nie przyjmiemy ich na studia, nie zatrudnimy, nie wynajmiemy im mieszkania, a w sklepie obsłużymy ich w bardzo niemiły sposób albo im nie pomożemy. Jedną radą, jaką na dzień dzisiejszy ma psychologia międzykulturowa i psychologia społeczna, to jest to, żeby mieć świadomość, że ja te stereotypy w sobie noszę, że uczucia, jakie się pojawiają we mnie w stosunku do przedstawiciela innej kultury, czy do przedstawiciela innej grupy społecznej, innej płci, są wynikiem moich wcześniejszych kontaktów, ale to nie znaczy, że ta osoba posiada te wszystkie cechy, które ja mam w głowie na jej temat. Mamo, chciałam ci powiedzieć, że kocham bardzo mojego chłopaka. Masz chłopaka? Tak. I będę miała dziecko właśnie z nim. Jak to jesteś w ciąży? No, normalnie. Jest całkiem nieźle. Ale jeszcze są takie dodatkowe rzeczy, jak ta matka. O Jezu Maria, dziecko, jakie to będzie wstyd u nas w parafii. I teraz ty mówisz, no ale jak my to powiemy tacie? No, wiesz co, spróbujemy zrobić tak. To może ja najpierw z nim porozmawiam. O, brawo, stary kościół. Szeregu. Musimy bardzo poważnie porozmawiać. Nie zawracaj mi głowy. Dobrze.
To jest ważne, bo to chodzi to o... Ważne, naszą... mecz jest, to ważne, tu mecz jest. Bo wiesz, bo nasza córka ma chłopaka i... Jest w ciąży. Co ty opowiadasz? Jakiej ciąży? Jak to ciąży? Ślub? Gdzie? Gdzie? Jaki chłopak? Ja nic o tym nie wiem. Przy tę córkę kochasz, nie? Gadamy, dwaj kumple winko sobie pijemy. No to jak? Przyjmiesz to? I teraz siedzisz sobie, przygotowany jesteś, białe winko, matka wysztafirowana tutaj z tej strony stołu. No i teraz prowadzisz mnie i ja jestem Murzynem. Jestem chłopak, kochamy się, ale nie żyć bez ciebie nie może. To jest za trudne dla ciebie. Jak coś wesołego na morze zmajstruje, zaraz ktoś się znajdzie, co mu zamaluje. A kiedy faszyści na murach się plenią, to nie zmarzy nikt napisu, nawet nocą ciemną. Myśli Jasiek malarz, że musi być kiepsko w kraju, który przeszedł hitlerowskie piekło. Gdy się toleruje treści faszystowskie na murach, w gazetach, w kazaniach i w książce. Jasiek malarz, serce czułe na ludzką głupotę, stać nie może obojętnie, gdy widzi idiotyzm. Gdy ujrzał na ścianie napis biała siła, sprajem przy nim pomajstrował, wyszło biała kiła. Bo Jasiek malarz, prosty z niego chłopak, długo nie potrafi znieść napisu przygłupa. Bo Jasiek malarz, prosty z niego chłopak, długo nie potrafi znieść napisu przygłupa. Bardzo często słyszę na ulicy zupełnie przypadkiem różne właśnie takie rasistowskie uwagi mówiące ci won, a tamci to do gazu i temu podobne. I to jest bolesne. I przy tym widzę, że jakby poziom wiedzy jest tak niewielki albo żaden, że on sprzyja tylko rozwojowi takiego właśnie folkloru antysemickiego czy rasistowskiego. Cały czas funkcjonuje stereotyp Murzynka Bambo. Z przerażeniem czytam przeróżne badania na temat jego postrzegania. Dlatego ja myślę, że najpierw sami musimy dochodzić powoli do tego, jak oni uczyć. Stąd te programy, stąd cały czas na ten temat rozmowy, konferencje. Myślę, że jesteśmy na etapie uczenia się. W jednym z podręczników jest takie polecenie do uczniów. Czy w twojej klasie jest przedstawiciel mniejszości? Jeżeli jest, to zapytaj się go, skąd przybył. No? No właśnie. Mój ojciec na przykład pochodzi z Białostoczyzny, prawda? I tam jest dużo rodzin mieszanych. I na przykład moja ciotka jest Białorusinką, prawda? No i raz ja wyobrażam sobie, przychodzę do mojej ciotki i mówię: Luda, skąd ty przybyłaś, prawda? No, to ona się bardzo zdziwi, kiedy ja jej zadam to pytanie, prawda? Podobnie jak zdziwiłby się bardzo takiemu pytaniu właśnie, nie wiem, Niemiec ze Śląska, prawda? Zdziwiłby się Kaszub, zdziwiłby się polski Żyd, prawda? No skąd przybyłem? No jestem tutaj, prawda? Po prostu, tak? Ale zobaczcie państwo, że w takim ujęciu bardzo wyraźnie widać tę sprzeczność, tak? Pomiędzy ujęciem republikańskim, demokratycznym, tak? A ujęciem etniczno-narodowym państwa. Proszę zauważyć, że mimo deklaracji, które są w tych podręcznikach, takich deklaracji, że chcemy dobrze traktować mniejszości, chcemy o nich informować, prawda? Mimo to w tych podręcznikach mamy właśnie taki niejawny komunikat, że te mniejszości uczestniczą w życiu społecznym na jakichś szemranych prawach. Nie w pełni, prawda? Są gorsze niż większość, która stanowi o państwie.